Hej, witajcie. Tutaj pokażę Wam kilka rzeczy z Rossmana, które kupiłam. A również chcę nakręcić ten filmik, ponieważ kupiłam sobie takie właśnie bardzo fajne pantofle i chciałabym zacząć je używać jak najszybciej. Są śliczne, bo mają tutaj takie różowe futerko, różowe uszka z tego futerka, kokardka. No i zamknięte oczka, no są po prostu przesłodkie, o, przesłodkie naprawdę. Są popielate ze srebrną nitką, także to ładnie wygląda, z tyłu mają taki twardszą podeszwę, także no, będzie się na pewno dobrze w nich chodzić. A ja wieczorem, gdy sobie siedzę przy komputerze, no to po prostu jest mi zimno, więc na pewno będzie bardzo fajnie właśnie sobie ubrać coś takiego. Kolejna rzecz. To jest coś, co wcale nie zamierzałam kupować, ale właśnie to jest szampon z australijskich orzechów makadamia. Właśnie z takim kangurkiem. I tutaj, o, tu są wokoło takie kangurki. No i pani tam w kasie mnie namówiła, a ja w sumie podoba mi się właśnie, jak jest jakiś zwierzaczek, to od razu nie kusi, żeby sobie to kupić, więc wzięłam. I oprócz tego kupiłam sobie jeszcze takie mydełko z Isany. Po prostu ładnie wyglądające i ono ma mniejszą pojemność niż te zwykłe. Chyba ma mniejszą pojemność, nie wiem ile tego jest. Ale teraz nie widzę tutaj. Ale w każdym razie ono jest takie mniejsze i fajnie wygląda i wydaje mi się, że będzie dobre. Po prostu, żeby sobie postawić w kuchni do rąk wrażliwych. No fajnie jest mieć takie mydełko w kuchni. Później z tych rzeczy, które ja bardzo lubię, to są te herbatki King's Crown, ale teraz nie ma tych, które ja lubię, więc kupiłam sobie taką jakąś nową Avati i to jest herbatka imbirowa z trawą cytrynową. W środku są takie torebeczki trójkątne, więc myślę, że będzie smaczne, bo ja lubię akurat tę herbatę imbirową. Później co jeszcze sobie kupiłam? To znaczy tak, w domu miałam takie chusteczki Milligan Tonic, ale ich nie używałam. Te akurat są z Inglota i po prostu tam na początku je otworzyłam, użyłam. Dostałam je jakoś w ramach, no nie wiem, kupiłam jakieś rzeczy i po prostu je dostałam. I później, jak już teraz tak leżały, to po prostu zaczęły mi wysychać, więc stwierdziłam, że spróbuję je zużyć. No i faktycznie one bardzo fajnie zmywają makijaż, ale do mojego wyjazdu to one nie dotrwają, bo już naprawdę tak mocno podsychają, więc stwierdziłam, że sobie kupię jakieś inne właśnie w Rossmanie, żeby sobie przetestować, żeby po prostu nie mieć żadnego uczulenia, później będę wyjeżdżać, więc kupiłam takie z alantoiną jedne i zobaczymy. Myślę, że powinny być dobre, jakieś takie łagodne dla twarzy. A drugie są do makijażu wodoodpornego, więc też no, zobaczę, czy są dobre, czy nie. I co tu jeszcze mamy? I z Rossmana jeszcze mam taką czekoladę francuską, karmel z solą. No, słodkie i słone, to coś w moim stylu, ja lubię takie dziwne właśnie smaki, także lubię tą czekoladę, więc ją kupiłam. I to już nie w Rossmanie, tylko w Carrefourze. Kupiłam sobie, bo ja ostatnio jakoś potrzebuję mieć dużo takich kremów różnych do rąk. Jest zima, więc jeszcze bardziej mi się przesuszają niż zwykle, ale w ogóle zawsze mam problemy z dłońmi, więc wzięłam sobie taki, było napisane, że formuła norweska. Ja zawsze lubię czytać te kryminały szwedzkie, norweskie, w ogóle skandynawskie. Więc ze względu na miłość do kryminałów skandynawskich, jak zobaczyłam, że krem ma formułę norweską, to stwierdziłam, że na pewno będzie dobry. Poza tym oni mają tam zawsze ostre zimy, więc myślę, że chyba robią dobre kremy na taki klimat, jak jest tutaj u nas w tym momencie. I drugi, ja zawsze lubię francuskie kosmetyki, tutaj właśnie z tej serii Marcelle, z której lubię żele pod prysznic, a ten jest akurat, to jest krem odżywczy z masłem shea, olejkiem arkanowym i migdałami, więc skoro lubię
te żele i one są takie fajne, to myślę, że to też będzie fajne. Jeszcze byłam w Kauflandzie później, więc kupiłam takie zupki serowe ze szpinakiem. Czasami z ugotowanego, to czasami lubię zjeść taką zupkę. Po prostu jest sobie szybko. No i dobrze coś takiego mieć, więc wzięłam sobie trzy takie zupki na wszelki wypadek, ale rzadko mam takie rzeczy. I jeszcze podstawa mojego życia, czekolada kokosowa, też z Kauflandu. Natomiast w ramach miłości do zwierzątek, wtedy kiedy były te promocje w Sephorze, to kupiłam sobie też krem do rąk oczywiście. Taki wybielający krem do rąk z taką piękną pandzią. No ta pandka to jest po prostu opakowanie, ale on prześlicznie pachnie, ten krem. Mogłabym go cały dzień wąchać, a poza tym no, jest kochany. Faktycznie ja uważam, że on działa. Jest dobry. Jest dobry na moje dłonie. Super po prostu się sprawdza. A też tam właśnie było napisane, że na tej malutkiej pantce, że po prostu ma działać na cienie pod oczami i no i niestety powiem szczerze, że słabo działa na moje cienie. W tym razie ma też działać na podpuchnięte oczy, ja nie mam podpuchniętych, ja po prostu potrzebuję zlikwidować cienie, no ale pantka nie działa, ale jest tak przesłodka, że w sumie warto ją mieć w torebce, po prostu po to, żeby ją wyjąć. Ona tylko dla wyglądu jest przydatna, ale naprawdę jest ładna. Natomiast jeżeli chodzi o cienie pod oczami, to myślę, że najważniejszą rzeczą jednak jest sen. A właśnie odkryłam w mojej komórce, w moim iPhonie coś takiego, że mogę sobie przeprowadzić analizę snu, że po prostu jest taka aplikacja. Ja sobie to ustawiłam na 7 godzin. Tam gdzieś około 2 w nocy, żeby komórka mi przypomniała, że mam iść spać. I miałam spać około 7 godzin, ale po analizie snu okazało się, że spałam chyba tylko z 1,5 godziny. Mam więcej, może z godzinę 50 minut. Wydaje mi się, że leżałam w łóżku, więc nie wiem, o co chodzi. Ale pewnie właśnie, jeżeli tak krótko człowiek śpi, no to te cienie pod oczami samoistnie się robią. No i taka pandzia tutaj niestety nie pomoże. Może tylko pocieszyć, jak tak ślicznie wygląda. No więc tak. Na dzisiaj po prostu to już wszystko. Więc żegnam się z Wami. I jeżeli ktoś chciałby po prostu no, wyrazić swoje zdanie, że na przykład podobają mu się tego typu filmy, no to może po prostu dać łapkę w górę. Albo zasubskrybować mój kanał. Będzie mi wtedy bardzo miło. No to w takim razie żegnam się z Wami. Do zobaczenia w przyszłości.